Siema. Kolejne zadanko maturki rozszerzonej. Tym razem geometria. Nie jest kolorowo. Geometria niestety dział, w którym liczycie 1000 zadań, to i tak znajdzie się 1000 pierwsze, które zmiecie was z planszy. Niestety nie jest funkcja kwadratowa, gdzie po przeliczeniu 1000 zadań bardzo ciężko znaleźć 1000 pierwsze, które by was zaskoczyło. W geometrii nie ma problemu. Oczywiście jak policzycie zadań 1000, to ta szansa, że takie znajdę, jest coraz mniejsza z każdym kolejnym zadaniem, ale niestety ciągle da się to zrobić. No dobra, zaczynamy. Zobaczmy, co nam tutaj sugerują. Co nam tutaj dali? W trójkącie ABCD. No nie zaczyna się tak źle. Zawsze mógł być jakiś 74-kąt nieforemny. Poprowadzono dwusieczne kątów, przecinające takie boki w takich punktach odpowiednio. No okej, to nie ma tragedii. Rysunek jako tako da się zrobić. I teraz punkt P to jest punkt przecięcia tych dwusiecznych i na czworokątach można opisać okrąg. Dramatu nie ma, ale rysunek zaczyna wyglądać coraz gorzej. I udowodnij, że trójkąt ABC jest równoboczny. No, okej, spoko. To co, zaczynamy od narysowania trójkąta ABC. Ale zanim to zrobimy, to geometria jest takim działem, w którym przede wszystkim musicie mieć uporządkowaną wiedzę. No, jeżeli ktoś nie wie, co to jest dwusieczna, to przegrał już na czwartym czy piątym wyrazie w tym zadaniu, tak? Nawet dalej nie ma szans czegokolwiek powiedzieć. Czworokąty, na których można opisać okrąg, to jest kolejna informacja, z której trzeba będzie skorzystać, trzeba wiedzieć, o co chodzi. Chyba w karcie wzorów jest, więc nie ma dramatu. No, ale niestety geometria to jest dział, z którego wiedzę budowaliście przez praktycznie całą swoją przygody z matematyką, czyli jeżeli ktoś w klasie 6-7 w podstawówce miał gorszy okres i tej geometrii tak niekoniecznie, no to potem prawdopodobnie w klasie 1-2 szkoły średniej też był problem, no i w zadaniach maturalnych też jest kłopot, no i pojawia się pytanie, no co w takim razie trzeba zrobić. Ja swoim maturzystom, czy w ogóle uczniom, którzy sobie z geometrią nie radzę, zawsze daję proste zadanie, wróć ty sobie chłopie do zadań z podstawówki, pomału sobie na spokojnie licz takie zadania, jak już będą ci dobrze szły, to wróć do zadań ze szkoły średniej. I naprawdę nie, metoda jest spoko, bo ucząc się na tych zadaniach przypomnijcie sobie jakieś tam zasady i wiedzę, którą powinniście już teraz posiadać i dacie radę z zadaniami trudniejszymi. No dobra. I kolejna sprawa, zadania z geometrii, bardzo ważne, będzie zrobienie dużego, dobrego rysunku. Bardzo, bardzo ważna sprawa. Z dwóch powodów. Po pierwsze jest oczywiście taki, że na większym rysunku łatwiej będzie wam zadanie rozwiązać. A dodatkowo łatwiej będzie być może zauważyć niektóre elementy, które do tej pory nie były aż takie oczywiste. Ale to jest tylko jedna sprawa, bo jeszcze jest druga, czyli rysunek i cała wasza praca, cały wasz arkusz jest nie dla was, tylko dla egzaminatora. Ktoś musi to sprawdzić i to w waszym interesie jest, żeby ten ktoś się połapał, co tam się dzieje. W związku z tym robimy sobie trójkąt ABCD, staramy się, żeby on nie przypominał trójkąta równobocznego i rysujemy dwusieczne tych kątów, no, coś takiego i w porządku. I podpiszmy teraz pozostałe wierzchołki. Bok BC to jest punkt K. Bok
AC to jest punkt L i bok AB to jest punkt M. Punkt przecięcia to punkt P. Może tego punktu przecięcia nie będę tutaj podpisywał. I teraz tak, czworokąty jakie mamy, to jest CLPK, CLPK, OK, I oraz PKPM. P, K, P, M. No okej, okay, dobra, spoko. Mamy takie dwa czworokąty. No i teraz tak, o co chodzi z czworokątem i trójkątami pisanymi czy opisanymi? W karcie chyba jest wzór, ale łatwo to rozkminić. Mamy figurę w szerszych kręgach nazywaną prostokątem. No i nijak nie da się tutaj tego kręgu lub kółka pisać tę figurę, ale już opisać by się dało, tak? Znak zakaz wjazdu by powstał. I teraz zasady były dwie. Zanim jeszcze je zapiszemy, to sobie podpiszmy boki tego prostokąta. Jedna zasada tyczyła się boków. Czyli jak dodam do siebie boki, które są naprzeciwko i to jest równe, to okrąg mogę pisać. Bo w tej sytuacji w prostokącie to równe nie jest i wpisać w związku z tym nie mogę. A zatem my mamy okrąg opisany, więc działa taka zasada, że kąty naprzeciwko to jest 180 stopni. No i faktycznie dokładnie tę sytuację tutaj mamy. OK. I teraz tak, z dwusieczną jest związana bardzo prosta, trik prosty, który możemy użyć, a mianowicie kąty mogę podpisać jako alfa alfa, gamma gamma oraz beta beta. I spoko. Teraz zwróćmy uwagę sobie dalej na coś. Tutaj będzie kąt, który dopełnia mi ten czworokąt CKPL, prawie ten punkt L. I on dopełnia ten kąt do 180 stopni. A zatem będzie wynosił 180 minus 2 gamma. Po drugiej stronie mam kąt wierzchołkowy. Też jest równy 180 minus 2 gamma. Tylko skoro ja to wiem, to chciałbym to wykorzystać, że te kąty są takie same i zapisać ten kąt w inny sposób. Czyli zwróćcie uwagę, że mam tutaj trójkąt o wierzchołkach APB. I w tym trójkącie APB dwa z kątów znam, alfa i beta. A zatem ten kąt to jest 180 stopni minus alfa minus beta. No i te kąty są równe. I 180 minus 2 gamma to się równa 180 stopni minus alfa minus beta, czyli minus 2 gamy to jest minus alfa minus beta, czyli 2 gamma to jest alfa plus beta. I to już bardzo przyjemna sytuacja, bo ten kąt to jest w całości alfa plus beta. No i teraz nie wiem co prawda, jak się dzielą te kąty alfa beta na te dwa, z których on jest złożony, ale wiem, że w moim trójkącie ABC teraz kąty to 2 alfa plus 2 beta plus, wróć, alfa plus beta. I to musi się równać 180 stopni, bo to trójkąt. Czyli 3 alfa plus 3 beta to 180 stopni, czyli alfa plus beta jest równe 60.
Pierwszy z kątów, o w ogóle właśnie, bo nie powiedziałem. Mamy udowodnić, że trójkąt jest równoboczny. To co ja muszę zrobić? Albo ma równe boki, albo kąty ma po 60 stopni. O bokach to my to za dużo nie powiemy. Nie mamy żadnych danych. Ale pierwszy kąt zrobiony. I teraz tak. No ten rysunek już zaczyna być dosyć chaotyczny, a ustaliłem coś dosyć istotnego, to ja proponuję ten rysunek zrobić ponownie. Teraz wykorzystać nasze nowe informacje. Ponownie dwusieczne. I znowu oznaczenia alfa, alfa. Beta, beta. Tylko, że teraz już mogę powiedzieć, że to jest po 30. Bo ja wiem, że całość jest 60, nie? No okej, idziemy dalej. Teraz wiem, że ten kąt to jest 180 stopni minus 2 beta. Nie, on jest wierzchołkowy z tym kątem, nie? Znaczy to wiem, bo tutaj też jest czworokąt, na którym okrąg mamy opisany. To jest ta nasza sytuacja BKPM. BKPM. I teraz, czy z drugiej strony to się nam uda tak samo? Nie wiem. Nie wiem. No ale zobaczmy. Ten kąt to będzie 180 stopni minus alfa minus 30 stopni. No czyli 150 stopni minus alfa. I te dwa kąty muszą być sobie równe. No to zapiszmy tę równość. 150 stopni minus alfa. To 180 stopni minus 2 beta. No i co? Trochę chyba error, nie? Poprzerzucajmy wszystko może. Minus alfa równa się 30 stopni minus 2 beta. No czyli alfa równa się 2 beta minus 30 stopni. No i co? Tutaj możemy zastąpić w takim razie kąty alfa. 2 beta minus 30 i 2 beta minus 30. A, i koniec. Uf, udało się, bo już myślałem, że będzie lipa. Ale na szczęście nie, bo teraz jak sobie zsumuję te kąty, to musi wyjść 120 stopni, a mam tylko jedną literkę betę, więc sobie to rozwiążę. Czyli będziemy mieli 4 beta minus 60 stopni plus 2 beta jest równe 120 stopni. Czyli jak pójdę dalej, to mam 6 beta jest równe 60 stopni. Coś nie gra. 6 beta jest równe 180 stopni, uff. Czyli beta jest równy 30 stopni, czyli ten kąt też jest 60 stopni, a w takim razie skoro ten jest, to również ten jest 60 stopni. Uff. Dobra, muszę się przyznać, że chwilę się zgrzałem, czy to się uda. Zadanie za 4 punkty. Podejrzliwość mi się włącza. Zastanawiam się, czy nie ma jakiejś pułapki. No ale teraz tak. 60 stopni przy wierzchołku C
Tu jest na pewno wszystko w porządku. Nowy rysunek i korzystam dokładnie z tej samej drogi, przy czym teraz zapisuję sobie po drugiej stronie 150 minus alfa, przyrównuję te kąty, wychodzi mi wzór na alfę i sumuję te dwa kąty, wychodzi mi beta. Nie, no wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Tutaj zapis po kolei powinniśmy opisywać, co właściwie robimy. Ja kiedyś nagram takie przesadnie opisane zadanie z geometrii, co po kolei, słowo po słowie, znak po znaku, jak to powinno wyglądać. Na razie skupiamy się na samym rozwiązaniu zadanka, jak dojść do rozwiązania, ale zapis też jest dosyć istotny, żeby się nie trafił egzaminator, który wam utnie jeden punkt za sposób zapisu i będzie dramat, bo jeden ucięty punkt powoduje, że już 100% nie dostaniecie i wstyd, nie? Nie bardzo wiem, jak ocenić trudność zadania 0,10. No nie, no łatwe było. Właściwie nie było żadnych poważnych narzędzi, którymi byśmy musieli walczyć. Już nie wiem, chociażby twierdzenia sinusów, kosinusów, czegokolwiek trochę mocniejszego. No podstawowe zasady. Zasady opisywania okręgu na czworokącie, kąty wierzchołkowe. Suma kątów w trójkącie. ISO za 4 punkty? No. 3 na 10. Ponieważ wydaje mi się, że tutaj też jest wiele sposobów, gdzie możecie się wejść w ścieżkę rozwiązania, gdzie będzie ślepa uliczka. Dlatego daję tutaj 3 na 10. Mi się udało przejść w taki sposób, ale też nie jestem przekonany, czy każdy by to zauważył. Bo zwróćcie uwagę, że zacząłem od tego, że udało się ten kąt zapisać jako 180 minus alfa minus beta. I ja wiem w zadaniach tego typu, że będę potrzebował jakąś zależność, która jest sobie równa. No i udało mi się zapisać ten sam kąt na dwa różne sposoby. To spowodowało, że udało mi się ustalić tę zależność, a potem obliczyć, że w takim razie suma tych kątów to jest 60 stopni. I to praktycznie popchnęło zadanie do samego końca, no bo tutaj ta sytuacja została zrobiona dokładnie tak samo, tylko z drugiej strony. Także w sumie nie wiem, jakby tutaj sobie poradzić, jakby nie pójść od razu w tym kierunku. No bo zwróćcie uwagę, że na początku zapisać ten kąt, ten, nie, to w sumie tak samo by się dało to zrobić. No to sama historia. Po prostu byśmy odwrócili sytuację i tu byśmy mieli 60 stopni, gdybyśmy poszli z tej strony. No także z tej czystej było ok. Jestem ciekaw, czy ktoś potrafiłby zaproponować inne rozwiązanie tego problemu. Ja właściwie tak na pierwszy rzut oka to nie wiem. To, co wydaje mi się, że można by tu spróbować zrobić, to bardziej poopisywać wszystkie kąty, które tutaj mamy i wtedy spróbować poukładać jakieś zależności. Może gdzieś tutaj bez jakiegoś mało wesołego układu równań udało się rozwiązać alfę, betę, gamę, że są wszystkie równe 30 stopni w zadaniu udowodnić. No ale dajcie znać w komentarzach, czy zadanko jest łatwe, czy zrobiliście tak samo, albo czy macie lepszą propozycję. Trzymajcie się, nara, pozdro.